że jak masz więcej jak 45 w łapie, to już jesteś na dopingu, a jak mniej, to znaczy, że jesteś natural. Jest to najsłabsza droga do postępu. Jaka jest różnica w diecie pomiędzy osobą na dopingu, a osobą naturalną? Niewątpliwie osoba naturalna łatwiej się będzie zatłuszczała. Można zejść naprawdę z tą tkanką tłuszczową. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pogadajmy o... Michał Karmowski. Radek Słodkiewicz. A dzisiaj będziemy rozmawiali o naturalach. O tym, jak trenować naturalnie, jak być ogólnie naturalem i robić postępy na siłowni, czyli co jeść, co suplementować, żeby mięśnie rosły i żeby była forma. No i oczywiście jak trenować, bo to jest główny aspekt, o który najczęściej pytacie. Więc czym się różni trening, można powiedzieć, osoby naturalnej, a osoby będącej na dopingu? Znaczy ja powiem może tak, z mojego jakby takiego punktu widzenia, z tego jak ja prowadzę ludzi, bo wiadomo, że mam i zawodników naturalnych, czy klientów takich naturalnych i nienaturalnych, więc ja przede wszystkim patrzę na to w ten sposób, że słuchajcie, co jest jakby konieczne do tego, żeby budować mięśnie. No oczywiście zwiększona synteza białek. Co jest jakby zapalnikiem do syntezy białek? Oczywiście trening siłowy. Czyli można powiedzieć tak, że jeżeli jestem naturalem, to mój trening siłowy jest tylko i wyłącznie gwarantem tego, że moje mięśnie będą rosły. I teraz ten trening siłowy, czyli ten zapalnik, można powiedzieć, że podkręca tę syntezę białek na jakiś czas, ale nie stale. Jak ktoś nie jest naturalem, to wiadomo, że jest cały czas w takim anabolicznym stanie. Ale osoba trenująca naturalnie niestety wykorzystuje tylko efekt tego treningu na ileś tam 10 godzin po treningu tej zwiększonej syntezy białek. Czyli można powiedzieć tak, że natural powinien trenować w miarę często po to, żeby cały czas te mięśnie rosły. I teraz jeżeli chodzi o syntezę białek, to wiadomo, czy o budowanie masy mięśnia, to wiadomo, że jest to bardzo takie lokalne, jak powiem, zjawisko. Tak? Jak trenujemy klatę, to rośnie nam klata. Trenujemy nogę, to nam rośnie noga i tak dalej. Czyli biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę tym zapalnikiem jest trening siłowy, jestem naturalem, nie mam innych możliwości, że tak powiem, pobudzenia tych mięśni do wzrostu, to powinienem trenować w miarę często każdą grupę mięśniową. Dlatego też ja jestem święcie przekonany, jestem największym zwolennikiem tego, że osoby trenujące naturalnie powinny trenować albo full body workout, albo ewentualnie programami takimi dwudniowymi, na przykład upper lower, czy na przykład, nie wiem, push pull, czy jakiekolwiek inne podziały, po to, żeby przynajmniej trenować każdą grupę mięśniową dwa razy w tygodniu, a czasami na przykład i trzy. Oczywiście jak komuś super idą mięśnie, to mogą trenować niektóre grupy mięśniowe rzadziej, niektóre częściej, ale na pewno zwiększona częstotliwość treningu siłowego u osób trenujących naturalnie robi o wiele lepsze efekty niż rozbudowa samego treningu objętościowo na jednej jednostce treningowej. Osoba trenująca nienaturalnie, wiadomo, że ma podkręcone hormony wszystkie, jak powiem, na maksa, jest cały czas w takim stanie anabolicznym, więc raz, że jest w stanie znieść dużo większą objętość treningową, natural, wiadomo, kortyzol od razu będzie też jakby hamował. Dwa, że jest w stanie ciężej, mocniej trenować, więc jakby systemy typu split i na przykład, nie wiem, jedna grupa mięśniowa raz w tygodniu dla nienaturali są super, ale dla naturala w moim odczuciu jest to najsłabsza droga do postępu. Oczywiście nie mówię, że tak się nie da, bo wszystko się da. Wiadomo samo to, że chodzicie na siłownię i w ogóle pobudzacie te wasze mięśnie. Poza tym trenując klatę, trenujecie też trochę tricepsy, trenujecie trochę barki i tak dalej, więc to też nie jest tak, że tylko trenujemy klaty i w ogóle. Ale jakbym miał wybierać system treningowy dla naturala, a dla osoby, która nie jest naturalna, to na pewno natural powinien trenować, tak jak powiedziałem, częściej każdą grupę mięśniową. Nienatural może się pokusić o to, że te treningi mogą być tutaj bardziej rozbudowane, więcej ćwiczeń. Split mi się wydaje, że jest jakby takim najfajniejszym sposobem. No właśnie, a tutaj w kwestii treningu, to na przykład moje odczucia są takie, bo podzielam tutaj w 100% Radka zdanie, to jeżeli chodzi o metody treningowe, czy ogólnie o progresowanie z ciężarami, to warto zauważyć bardzo ważną rzecz, że tak jak osoby nienaturalne mogą właśnie zwiększać tą objętość treningową poprzez, nie wiem, dokładanie serii czy powtórzeń, tak u naturala głównym aspektem powinna być jednak intensywność treningowa, czyli użyty ciężar, bo to on będzie gwarantem tego, że te powtórzenia blisko upadku mięśniowego będą tymi powtórzeniami efektywnymi, które będą powodowały pewne uszkodzenia mięśni na skutek
wskutek których później, czy podczas regeneracji, jakby te włókna będą stawały się większe i silniejsze. I teraz też jeszcze bardzo ważna rzecz, że uszkodzenie mięśnia do pewnego stopnia jest gwarantem tego, że on później będzie się rozwijał. Natomiast jeżeli wy go zbyt mocno uszkodzicie, to będzie to niestety wręcz hamulcem do tego, żeby te mięśnie się rozwijały, bo zbyt dużo stanów zapalnych, z którymi brak, można powiedzieć, wsparcia anabolicznego w formie jakiejś tam, nie wiem, dopingu czy sterydów, niestety będzie dla was właśnie czymś, co nie będzie pozwalało się tej sylwetce rozwijać. I mimo tego, że będziecie trzymali dietę, że będziecie trenowali najciężej, jak tylko potraficie, ale nie będzie to mądry trening, mądrze dobrany, z mądrą progresją i później z okresami jakiegoś takiego, można powiedzieć, roztrenowania, no to wasza praca może być niestety słaba. No i też to, co mówi też Michał, co ważne, jest na pewno o wiele ważniejsze u naturali, to jest to, że ten trening musi być naprawdę zaplanowany. Słuchajcie, jeżeli widzimy często na przykład na siłowni przychodzi gościu jakiś tam, dobrze wygląda, ale raz robi to, raz robi tamto i tak dalej. Wiadomo, że może sobie na więcej pozwolić, bo nie jest naturalny. Tak. Natomiast osoby trenujące naturalne muszą naprawdę pilnować się planu treningowego i realizować go z taką żelazną konsekwencją. Tutaj jakby nie samo wykonywanie ćwiczeń, słuchajcie, samo wykonywanie ćwiczeń nic w ogóle nie daje. Tutaj jakby nie samo wykonywanie ćwiczeń, ale jakby system czy program treningowy musi być realizowany, żeby ten efekt nastąpił. Wiadomo, że jeżeli ktoś trenuje nienaturalnie, to samo tylko to, że trenuje blisko upadku mięśniowego, zmieniając różne ćwiczenia, to i tak dalej, to cały czas to napięcie mechaniczne, które dzięki temu uzyskuje, będzie tym gwarantem, że tak powiem, pobudzania mięśni do wzrostu. Ale jeżeli jesteśmy naturalami, to niestety nie możemy się tak bawić tym treningiem. Musimy stać się bardziej tacy wybiórczy i po prostu robić swoją robotę zaplanowaną od A do Z. No i właśnie, i tutaj osoby naturalne nie mogą, wręcz nie powinny wzorować się na osobach, które są na dopingu, jeżeli chodzi o trening i o dobór ćwiczeń. Jasne. Bo tutaj trzeba przede wszystkim stawiać jakby na pierwszym miejscu ćwiczenia, które będą wpływały globalnie na rozbudowę jak największej ilości mięśni. Oczywiście ukierunkowanych pod tę grupę, które chcecie rozwijać. Natomiast jeżeli macie do wyboru na przykład na nogi, nie wiem, przysiady, wypychania na suwnicy, albo wyprosty, no to wiadomo, że wyprosty będą tutaj ostatnią opcją i tak naprawdę są wręcz w tym treningu zbyteczne. Ja bym tutaj stawiał jeżeli wtedy nacisk. Jeżeli celem jest oczywiście budowanie mięśni. Budowanie mięśni, wiadomo, nie forma kosmetyczna. Natomiast myślę, że chyba u naturali jakby w ogóle te formy kosmetyczne, czyli te ćwiczenia akcesoryjne, którymi bawią się osoby na dopingu, w ogóle mają nie dużo powinny. Mniejsze znaczenie. Tak, w ogóle nawet nie powinny być brane pod uwagę, bo te osoby powinny się skupiać przede wszystkim na ćwiczeniach ciężkich, wielostawowych, złożonych, które będą oczywiście wykonywane, można powiedzieć, perfekcyjnie, ale z tym założeniem, że my jednak używamy dość dużego obciążenia i staramy się właśnie trzymać jednego założonego planu treningowego na przestrzeni, nie wiem, 6, 8, 12 tygodni. Dokładnie. Także nie zmieniajcie programu treningowego, że coś wam tam nie pasuje. Jak macie od kogoś rozpiskę, to macie ją ciągnąć tak długo, jak się tylko da, czy jak trener wam powie i macie tylko dokładać ciężarów i tak dalej. Zwiększanie właśnie ilości serii nie jest też moim zdaniem jakby najlepszym sposobem. U nienaturali jak najbardziej robi to całkiem fajną robotę, bo to też może być takie, no ogólnie zwiększona objętość to jest jakby lepszy efekt, jeżeli chodzi o hipertrofię, ale tutaj jakby to zwiększanie objętości raczej bym szedł w kierunku zwiększania obciążenia, żeby ten tonaż mięśniowy, tonaż treningowy by rósł i dzięki temu ta objętość też delikatnie wzrasta. Dobra, ale a jeżeli chodzi teraz jeżeli chodzi właśnie o budowanie masy, to jedno. A jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, to co uważasz, że osoby trenujące naturalne są w stanie tak się dorzeźbić, jak na przykład osoby na dopingu? Znaczy, może tak samo nie, ale bardzo blisko jakby tego, co jesteś w stanie osiągnąć na dopingu. I oczywiście wiąże się to z tym, że niestety podczas tej redukcji tkanki tłuszczowej jesteście narażeni na dość mocną utratę masy mięśniowej i to musi być wszystko przede wszystkim mocno rozciągnięte w czasie. Nie jesteście w stanie przeprowadzić tak szybkiej redukcji jak osoby, które są na dopingu, bo wiadomo, niedobory kalorii, niedobory pożywienia i wpływ kortyzolu, regeneracja,
to wszystko jest oczywiście na innym poziomie i dlatego trzeba to wszystko też mądrze zaplanować, nie ciąć od razu jakichś drastycznych ilości kalorii, nie dorzucać sobie zbyt dużej ilości cardio. Ogólnie uważam, że osoby, które są naturalami, nie powinny robić takich sesji stricte tlenowych, jakichś, które trwają, nie wiem, godzinę czy dwa razy dziennie po 45 minut, tylko raczej tutaj powinny się skupić na takich treningach krótszych, ale być może troszkę bardziej intensywnych, czyli to tętno nie takie stricte tlenowe, ale powiedzmy takie 75-80 tętna maksymalnego. No wiadomo, bo cardio, pamiętajcie, że to jest jakby droga do deficytu kalorycznego. To nie chodzi o to, że jak trenuję w tlenie, to spalam tłuszcz, a jak nie tlenuję w tlenie, to już nie spalam tłuszcz. To chodzi głównie o ten deficyt, który uzyskujecie w ciągu całego dnia czy tam tygodnia. Tylko wiele osób właśnie, Radek, tego nie rozumie i przez to, że jedzą 10 tysięcy kalorii, ale pół godziny pokręcił kardio 120 tętno na minutę i mimo, że ma za dużo zjedzone, to spala tłuszcz. No, ale też taka dezinformacja jest przez to, że w tej chwili jest cała masa oczywiście znawców, trenerów, którzy nagrywają TikToki czy jakiś tam inny content na YouTube'a i pokazują bardzo często, że trening stricte tlenowy, czyli spacer na bieżni, spala dużo więcej tkanki tłuszczowej niż na przykład interwał, co oczywiście nie jest prawdą. Oczywiście nie jest prawdą z punktu widzenia finalnego redukowania tkanki tłuszczowej, bo jakby z punktu widzenia mechanizmu ogólnie spalania tkanki tłuszczowej i tego, co się dzieje podczas treningu tlenowego, ma to poniekąd oczywiście rację bytu, bo w momencie, kiedy... Chodzi o to, że więcej tłuszczy spalacie teoretycznie, kiedy lżej, jest dostęp tlenu. Tak. I jak idziecie z mniejszą prędkością niż jak z większą, ale suma summarum przy większej prędkości, przy większym tętnie spalacie więcej kalorii, czyli przeliczając przez cały tydzień spalonych kalorii, to jesteście w stanie wytworzyć większy deficyt, robiąc cięższy wysiłek niż mniejszy wysiłek. Tak, ale jeszcze do tego oczywiście dochodzi też zaciąganie długu tlenowego, który powstaje później po treningu, więc jakby finalnie nie wierzcie w to, że spacer na bieżni 30-minutowy w tempie 6 km na godzinę będzie lepszy niż na przykład 15 minut spaceru pod górę, nie wiem, na wzniesieniu 10% i 7 km na godzinę. Zdecydowanie nie, bo jednak ta intensyfikacja wysiłku i wpływ tego, co się dzieje podczas jakby później tego okresu, kiedy już przestaliście trenować, ma znaczący wpływ. Także to jest też taki aspekt, który no, chcieliśmy wyjaśnić, bo jest naprawdę bardzo duża dezinformacja w tym wszystkim. Ale ty mnie zapytałeś, czy ja uważam, że można zejść tak nisko z tkanką tłuszczową. Jakie jest twoje zdanie? Znaczy, ja mam na przykład, wiadomo, że głównie prowadzę facetów, nie? więc faceci faktycznie... No, większość moich zawodników gdzieś tam jakiś ten doping stosuje, mniejszy lub większy. Natomiast praktycznie wszystkie moje dziewczyny, które prowadzę, jakieś tam, które startują na przykład w bikini, nie biorą żadnego towaru. Jestem w ogóle absolutnie przeciwny, jeżeli chodzi o stosowanie środków farmakologicznych u dziewczyn, bo myślę, że po prostu facet sobie tak czy siak łatwiej z tym układem hormonalnym poradzi, natomiast u kobiety jest dużo ciężej i potem ciężej, żeby ona do tego wszystkiego wróciła i potem dziewczyny, często jest tak, wiele takich historii jest, że dziewczyny kończą karierę po 2-3 latach startów i potem są po prostu grube i nie mogą sobie z tym poradzić i depresja i wszystko jest dramat. Dlatego ja nie chcę maczać w tym palców i wolę prowadzić te dziewczyny w sposób naturalny i powiem szczerze, że te dziewczyny robią super formę w sposób naturalny. Wiadomo, że i znam też takie, które coś biorą i te, które nie biorą. I te, które nie biorą, robią taką samą formę jak te, które biorą. Więc generalnie myślę, że jest to kwestia tego, że pewnie tamtym to jest troszeczkę łatwiej, tym trochę gorzej, ale formę są w stanie wykręcić bardzo, bardzo podobną. Wiadomo, jeżeli chodzi o facetów, jest być może troszeczkę ciężej, bo tutaj to odtłuszczenie jest naprawdę skrajne. Jeżeli mieć tam prążkowane pośladki, to trzeba zejść z tym poziomem tkanki tłuszczowej bardzo, bardzo nisko, ale też myślę, że to jest możliwe, tylko tyle, że utrata masy mięśniowej w podążaniu do tego celu w stosunku naturalnym będzie tak duża, że nie wiem, czy to się w ogóle opłaca. No. Nie? Więc myślę, że u naturala bym się zatrzymał troszeczkę wcześniej z tą redukcją, żeby po prostu nie spalić mu tych mięśni. Nie? No bo to wiadomo, że
no da się spalić. Słuchajcie, ogólnie jest cała masa badań i to już takich naprawdę zdziesiątkowanych, że u faceta można zejść i można żyć w zgodzie czy w homeostazie układu hormonalnego na poziomie 6% tkanki tłuszczowej. I to jest naprawdę już przebadane setki razy i tak faktycznie jest. No bo nie wiem, jaki możesz mieć teraz procent tkanki tłuszczowej? Nie, to myślę, że to jest tak, że jak się niby widać mięsie brzucha, to tam z 10% jest. Ja myślę, że z 10% mam. No ja myślę, że na pewno mniej, nie? No, nie będzie, że tam z 10%. Tak no to zobaczcie. On ma 6. Przy... No nie, no ja 6 chyba nie mam. Może mam troszkę mniej niż 10, bo jest, chyba jest, tak mam. Tak, natomiast słuchajcie, no można. I zaraz, żeby nie było hejtu, że bo ty jesteś na HTZ-cie, czy w ogóle tam jeszcze osoby nieobeznane w temacie cały czas mi piszą, że walę towar. Jasne, że walę towar. Natomiast jest to pod kontrolą lekarza, jest to normalna hormonalna terapia zastępcza. No, która jest niestety skutkiem tego, że kiedyś byłem koziołkiem matołkiem i brałem tego dopingu dość sporo. Natomiast jakby no, to nie jest odcinek o mnie, tylko o tym, co wy możecie zrobić. Naturalnie. Więc można zejść naprawdę z tą tkanką tłuszczową do niskiego poziomu, natomiast właśnie niestety wiąże się to z tym, że możecie też stracić masę mięśniową. A co jeżeli chodzi o dietę? Jaka jest różnica w diecie pomiędzy osobą na dopingu, a osobą naturalną? Jak uważasz? Jaka jest twoja opinia? Moje zdanie jest takie, że osoby naturalne mogą jeść bardzo podobnie do osób na dopingu. No może troszeczkę mniejszej ilości białka, bo tam czasami z osobami na dopingu pozwala sobie na bardzo wysokie, na bardzo wysokie spożycie białka i widzę, że to ma efekty. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o ogólną pulę kalorii, to jest całkiem podobnie. To jest całkiem podobnie, jeżeli chodzi o to, że więcej białka w diecie, czyli na przykład tam koło tych 3 gramów na kilogram wagi ciała, też uważam, że jest to normalnie do zaakceptowania. Więc tutaj raczej tej diety bym aż tak bardzo nie kombinował, chyba że jestem w jakichś tam ciężkich okresach, mówię, budowanie masy mięśniowej u nienaturala, to tam faktycznie mogę sobie gdzieś tam pokombinować ze zwiększoną ilością białka. No i oczywiście wiadomo, że osoby trenujące nienaturalnie w okresach budowania masy mięśniowej są w stanie przerobić znacznie większe ilości kalorii. Kalorii, oczywiście, więc, no bo metabolizm też jest inny. Tak, więc pod tym względem tak, ta kaloryczność jest na pewno większa. Ale jeżeli już tutaj zaczęliśmy jakby ten okres taki redukcyjny czy coś, to myślę, że bardzo zbliżone diety będą dawały podobne efekty. Natomiast na masie niewątpliwie osoba naturalna łatwiej się będzie zatłuszczała i tu trzeba uważać na tą ogólną pulę kalorii, na to, żeby cały czas ten metabolizm jednak był na obrotach, nie? Tutaj z takich jeszcze, słuchajcie, rzeczy, które są skierowane stricte do naturali, to tak samo jak ważny jest trening, no bo to jest coś, co jakby jest w ogóle bodźcem dla mięśni, dla układu nerwowego, tak jest właśnie regeneracja. Bo jeżeli nie zapewnicie sobie jakby odpowiedniej ilości regeneracji, no to wiadomo, że to narastające zmęczenie, przemęczenie i układu nerwowego, który jest kluczowym w ogóle czynnikiem funkcjonowania organizmu, będzie się przekładało również na wasze jakby wyniki sportowe. Więc tak jak osoba na dopingu może czasami tam sobie nie dosypiać tej nocy i te treningi robić takie no... Czy czasami coś tam zjeść nie tak? Tak, czy czasami coś zjeść nie takiego. Tak, no niestety osoby naturalne no, muszą tutaj mieć to wszystko bardziej tak jeszcze ułożone i jakby no też się przykładać do wszystkich aspektów, nie tylko do pójścia na siłownię, nie tylko do dostarczenia sobie odpowiedniej ilości kalorii, tylko odpowiedniej ilości makroskładników pełnowartościowych. Bo teraz jest taka tendencja, ją zauważam, że przez tą całą masę zamienników różnych, wiesz, sosów zero, tego wszystkiego, czy tam innych jakichś produktów light, czy zero kalorii, ludzie myślą, że to naprawdę nie ma kalorii. Albo takim w ogóle kluczem marketingowym i chwytem marketingowym jest bez dodatku cukru i osoby myślą, że to w ogóle nie ma cukru. Nie, czytajcie etykiety. I że to nie ma kalorii. Że to nie ma kalorii, dokładnie. Słuchajcie. Wszystko jest dla ludzi, natomiast jeżeli będziecie przesadzali, jeżeli nie będziecie jakby stosowali się do takich podstawowych jakby zasad żywienia naturala, czyli dostarczania, tak jak mówimy tutaj, przede wszystkim pełnowartościowych produktów, powiedzmy w takim procentowym udziale 80% produkty pełnowartościowe, 20% takie, no może nie do końca, przynajmniej tak ja uważam, że to jest zdrowe i dla głowy i dla takiego dobrego
tego samopoczucia, to te efekty no niestety mogą być trochę zaburzone, a też ta regeneracja, bo ona oczywiście jest też finalnie gdzieś tam skutkiem tego waszego jedzenia czy odżywiania. Także sen, jakiś taki relaks, no i oczywiście ciężkie treningi ukierunkowane jakby na drogę naturala. No wiadomo, no jednym słowem natural musi się bardziej troszeczkę starać, co wcale oczywiście nie znaczy, że osoby, które są na dopingu się nie starają. Nie? Dlatego słuchajcie, ci zawodnicy są tak niesamowicie, że tak powiem, zrobieni, mówię to o takiej tam naszej kulturystyce zawodowej, bo to są gości, którzy wiadomo, że stosują doping, ale są również w 100% skoncentrowani na swoim celu. Dieta, trening, suplementacja, regeneracja, oni wszystko robią na 100% i do tego dodają jeszcze inne środki, dlatego są tam, gdzie są. Nie ma się co oszukiwać, że będąc naturalem nie dojdzie się do takich rozmiarów masy mięśniowej jak osoby, które są gdzieś tam, no nie wiem, na szczycie. No, nienaturalne, nie? Tak mi się buzia uśmiechnęła, bo przypomniałem sobie taki tekst, kiedyś usłyszałem, że jak masz więcej jak 45 w łapie, to już jesteś na dopingu, a jak mniej, to znaczy, że jesteś natural. Słyszałeś kiedyś coś takiego? Słyszałem coś takiego, ale ja to tam mówię 50. 50, a. Słuchajcie, znam trochę chłopaków, którzy bardzo dobrze wyglądają, są naturalami. W ogóle mam takiego teraz chłopaka, którego będę wystawiał na zawodach. Był cały czas naturalem, teraz już nie jest naturalem, ale no tam jest, nie wiem, po pierwszym cyklu. Wygląda naprawdę fenomenalnie, wygląda, jakby pół życia po prostu był na dopingu, a był przez całe życie bez dopingu. Bez dopingu. No teraz wiadomo, że trochę mu tam się nabrało i wyostrzył się i tak dalej, ale no wierzę i znam trochę ludzi, którzy w sposób naturalny mają super sylwetki. Oczywiście, no, no, tak jak mówię, no, 120 kg masy mięśniowej zżyło na ręku, no to nie jest to wyobrażalne. Chociaż słyszałem, że Ronnie Coleman, jak był w Polsce, został mistrzem świata. Był naturalem, tak. Co prawda wtedy ważył 96 kg, jak dobrze pamiętam, a na Olimpii chyba 126, nie? Jak startował, więc... Przepaść. No, ale wiadomo, te brzuźce mięśniowe, ta sylwetka, to wszystko były takie, że został mistrzem świata, no. Także tak, słuchajcie, jak widzicie, no nie ma rzeczy niemożliwych, przynajmniej my staramy się... Jak się ma dobre geny. Tak, jak się ma dobre geny, ale jak jest się też pracowitym, bo nie zawsze dobry gen świadczy o tym, że będziecie super wyglądali. Ja tam uważam, że ciężka praca jest na równi z genetyką. Jeżeli nie startujecie w zawodach oczywiście, z punktu widzenia fajnej, estetycznej sylwetki, bo wiadomo, wchodząc na jakby ten już pułap sportowy, tak, takiej rywalizacji sportowej na zawodach, to genetyka jest na pierwszym miejscu. Ciężka praca zaraz na drugim, ale naprawdę można, więc ja dalej będę uparcie was namawiał do tego, żebyście jednak nie dotykali dopingu, żebyście starali się osiągnąć wszystko naturalnie, bo to jest po pierwsze i zdrowsze, jakby dla was i też na pewno wydacie mniej pieniędzy. No to na pewno. Ja znowu też uważam, że każdy może wyglądać bardzo dobrze naturalnie. No, ale czy może zostać mister Olimpia? No na pewno nie. Dobra, słuchajcie, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Takim humorystycznym akcentem kończymy. Zachęcamy was oczywiście do subskrypcji kanału SFD na YouTubie, do lajkowania wszystkich materiałów, do oglądania i do włączenia sobie powiadomienia o nowych nadchodzących premierach, bo będzie ich naprawdę sporo, żebyście żadnej nie przegapili. Dziękuję bardzo, do uwagi. Trzymajcie się. Cześć.